Na co dzień korzystamy z wielu różnych przedmiotów, ale założę się, że 90% z was nie wie, jak one są zrobione. Sprawdźmy, czy Justyna należy do tych 90%. Justyna, jak jest zrobione koło do pociągu? Wiesz? Tak, nie, nie. No to się dzisiaj dowiesz. A wy, moi drodzy, jak też nie wiecie, jak to jest zrobione, zostawcie łapeczkę w górę i lecimy. O, proszę. I to mi się podoba. Jakie ma wyczucie. Ale tak się nakłada lody do pojemnika? No nie wiem, no najwidoczniej. Ja myślałem, że maszyna sama dozuje i wie ile. Czyli tutaj możesz liczyć na łódź szczęścia, że dostaniesz na przykład 2 dodatkowe gałki w gratisie. Albo zabiorą ci 5. Tego nie wiesz. No i proszę bardzo, teraz się dowiemy, jak się robi makaron instant z zupki chińskiej. 290 milionów zupek chińskich ludzie jedzą dziennie? Co? Nie jedzcie tak dużo tego, bo to niezdrowe. Dosypują mąki. Czy tam były jajki? Właśnie tak, chyba były jajka. Tak. Tak, jajka. Teraz jest to wszystko krojone przez jakąś maszynę, walcowane. Rozciągane. Taki duży wałek. No i jest wycinane przez maszynę na paseczki. Fajnie to wygląda. I teraz w jakiejś tam mega wysokiej temperaturze wysuszają ten makaron chyba, tak? Tak, żeby później można go było wsadzić do torebki. I porcjowane. Ciekawe. O proszę, jakie przyjazne warunki pracy. O co tutaj Boję chodzi? Boję się rzeczy, które powstają w takich warunkach. A, normalnie jest dmuchane, później zamykane w formę i powstaje nam bańka na wodę. Co? Odlew obcina i następne. Ale szybko, a ja właśnie się zastanawiałam jak ostatnio, bo mamy taką niebieską beczkę na podwórku, nie? Albo konewki tak powstają też, no. No i ja właśnie tak patrzyłam na tą beczkę i mówię, ciekawe jak ona jest zrobiona, no to... Teraz już wiesz. donuts. 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 No to zobaczmy jak powstają donaty. Czekaj, jakie to są? To są donaty? A, bo to są jakieś pillow poduszkowe. O kurczę, one nabierają powietrza w środku i są takie puszyste. Wow! Fajne, ale trzeba mieć wprawę, żeby zrobić idealne ciasto do mam tego. Mam smaka na donata. Chyba dzisiaj nic zjemy. Nic mi nie mów. Dobra, o co tutaj chodzi? 9 zabawek, które możesz zrobić z... A, papierowej rolki, dobra. Doniczki? Okulary, samolocik, czapeczkę. Tak. Deskę do krojenia. Co to jest? Można się bawić? Można. Jak oddajecie makulaturę, to już wiecie, co się z nią dzieje. Powstaje taka papka z papieru. I później znowu robią z tego karton pewnie. Tak, 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 recykling, recykling. Dlatego to później tak śmierdzi. Ja nie lubię zapachu kartonów. Kartony tak śmierdzą. Bardzo śmierdzą. I zobacz, tutaj ładnie owijają, nawijają. A tam ogień normalnie żywy jest. Zobacz. To wygląda trochę... O. To jest tektura ryflowana taka. Tak, w tych takich wielkich rolkach, co zawsze w Castrolamie stoją. Tak, 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 tak. Zobacz, jak im to idzie. Pach, 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 pach. Mamy cały system wypracowany. A co? Cyk, cyk, cyk i zobacz. I kartony do Ikei. Łatwo. Fajne. Co to jest? Taki stempel. Co? Do pierogów! Do kotletów! Do gniataczka! Do tego z ryżu, jak to się nazywa? Do kotletów, do gniataczka! Jak się nazywa taki ryż splaszczony, co Squirtle jadł w Pokemonach? Pamiętasz? Nie pamiętam. No ale właśnie. Widzowie na pewno pamiętają, więc napiszą w komentarzu. Dokładnie tak. Oho, miedźka! Miedźka, widzowie. Kto nie ma miedzi, ten na dupie w domu siedzi. Zobaczcie, co on robi! Sprężynki. Sprężynki? Nie! To są końcówki na kable chyba, jak się zakłada, miedziane. Co? Czekaj, pokaż mi to. Tak! Ej, z takiej blaszki? Tak fajnie wygniata? Szybko to wycina, nie? Fajne. Zobacz. Lody. Ale jak fajnie to wygląda. Ale satysfakcjonujące, ale duże. Mega grube, nie? Takie. No. Nasze magnumy czekolada. Takie nie są. Czekolada. Orzeszki. Ciastko, karmel, czekolada. Czekolada. Ciastko, karmel, czekolada. No cóż mogę powiedzieć, dzisiaj idziemy na lody i na donaty. Spójrz na to. Co to jest? To jest ten makaron chiński, ten przezroczysty taki. Tak? Ryżowy, ryżowy, tak? To jest makaron ryżowy. Co? Pani to normalnie durszlakiem czy jakimś takim sitkiem robi? Co? Fajne. Ja w szoku jestem. Ja też. O! O! Kopytka! Nie po... te... gniazdka? Gniazdka chyba, albo pączki. Jaka fajna maszyna w ogóle, widzisz donaty. To? Donaty. A nie, ja myślałem, że to jest elektryczna, automatyczna, to gościu ręką normalnie steruje. Kto wymyśla takie rzeczy? Ale zoba. No i na głębokim tłuszczu, A co myślałeś, że donaty na słońcu rosną? Ale ładne, kształty w ogóle. Nie widziałam takich w sklepie. Też nie? I co, i teraz oblej to czekoladą, albo czymś różowym obleję, patrz. No i się nie dowiemy. A to co? No właśnie, co oni tu robią?
Foremka to jest. Czekaj! Oni robią zająca! I on to wypełnia czekoladą, a ja na początku nie potrafiłam rozpoznać, co to w ogóle jest. A pani musiała zrobić wąsy, oczy, nosek, na biało. O Jezu, czekolada. Do formy. To ja się pytam, ile oni mają takich forem, żeby zrobić na przykład 10 tysięcy takich, kurczę, dziwnych... Aha, no dobra. Właśnie tyle mają. Jest już odpowiedź. Fajny. I nawet taki ładny, nie? No. Nie te takie najtańsze z biedry, jak dostaniesz takiego zająca na święta. Tam nawet twarzy nie ma, tylko nos odstaje. Było, przeżyłem też nieraz. W końcu się dowiem, jak się robi witraż ze szkła. Jak byłem mały i szło się do kościoła i jak słońce akurat koło kościoła świeciło, byłoby smurne niebo, to jak promienie słoneczne padały na kościół, to one tak się ładnie mienią. I ja zawsze, jak byłem mały, to do mamy mówię: mamo, jak oni to zrobili? Że to tak ładnie się świeci. No? A mama co mówiła? Że nie wiem, że jak dorośniesz, będziesz miał 30 ponad lat, to sobie zobaczysz w internecie. To ci powiedziała. Nic nie pamiętam, ale pamiętam, że takie pytanie było, padło. Aha, i on to przypala? Nie, on teraz to jakby Sala. lutuje, no. To jest ze szkła wszystko jak coś. Co? Czemu taką masą teraz to zalewa? Przecież to nie będzie przepuszczało słońca. Kilka dni później. Co? Co on zrobił? Nie wiem, coś stężało i się zrobiło przezroczyste. Okej, okay. Czyli nadal się nie dowiedzieliśmy. No cóż. Dobra, zaskoczcie mnie, co to jest. Co? Mydło... uwalone w panierce. Mydło w panierce z węgla? O co chodzi? Nie. Co? Płyta winylowa. Co? Ale jaka fajna! Aha! No i czekaj. I teraz co? Obciął nadmiar. No i masz, koniec, efekt końcowy. Ale co, od razu już się odbiła też ścieżka dźwiękowa? Skąd ją o to wiedzieć? Ja się nie znam na takich rzeczach. Jak ty możesz nie wiedzieć takich rzeczy? Halo? No co ty? Ile już lat chodzisz po tym świecie, nie wiesz? Jedyneczka. Bez możliwości poprawy. No i Justyna, jak się nazywa ten makaron? Kolanka. A czemu nie rurki? Bo rurki są proste, a to są kolanka. Bo są ugięte. Jak kolana. Naprawdę się nazywa kolanka? Kolanka. Tak? No. Ja zawsze miałem problem, jak mama mówiła: idź kup makaron w kokardki. Przyniósł kolanka. Kurde, będę szukał. Pierwszy lepszy brand. I tak do tej pory z nim jest. Widziały gały, co brały. Nie widziały. Widziały, nie gadaj teraz przy widzach, tak. Widziały. Oho! Wow! Ale satysfakcjonujące. A ja widziałam, że ten gościu to w ogóle robi właśnie takie porąbane rzeczy z waty cukrowej. No widzę właśnie, porąbaną rzecz jakąś zrobił. On jest artystą. O! Oj, zdech! Czemu zdech? Zdech na zajączek. Przygrzało mu troszeczkę. Ja tak ten zając. Zobacz, dzisiaj mamy bardzo tutaj ciepło w pokoju, bo jest ciepło na dworze i odkleja się delikatnie, jakby ktoś pytał. To jest w końcu ta tajemnica koła od pociągu, tak? Chyba tak. O kurde, jaki młody. Taki kawał metalu rozgrzany do czerwoności, rozumiesz? Do pomarańczowości. Do pomarańczowości, do rudości. No, coraz czyli bliżej czerwonego. Z takiego walca wysokiego musimy spłaszczyć coś, żeby było tak zbite, że jak na przykład transportuje kilkadziesiąt ton, to się nie ugnie. Mhm. To będzie miał kwadratowe koło? Dobra, ale to jest małe. Dobra, ja się pytam, kto steruje tym wózkiem, tymi szczypcami? Też jakiś szef, że dobrze tak obraca, widzisz to? No. To nie jest automat, raczej chyba jest ręcznie. Albo dobra, i automat. Co z tym kółkiem? Przecież to jest za małe na koło do pociągu. No jak małe, za jaki chłop tam jest? To jest takie. Aha! W ogóle nie czaiłam tej perspektywy, ja myślałam, że to jest takie kółko. Naprawdę? Przez taki młot wielki namala. Chłop fidlakiem to obraca. Ale ja miałam w ogóle inną perspektywę na zobacz, to. Zobacz, co oni robią. Tak się wgniata na łożysko miejsce. Weź tam teraz. Patrz, nabija teraz. O, wypadło i co? I z drugiej strony to samo? Dobra, a skąd oni mają wyczucie akurat, że tutaj trzeba przyłożyć? Właśnie. Że jakby źle uderzył, źle przyłożył, to trzeba było na nowo wszystko robić. Myślę, że oni nie są z pierwszej łapanki, już robią to długo. Od dziecka! I bum! Jestem ciekaw, jaki tam jest huk, nie? To jest tak niebezpieczna robota. Po pierwsze, może coś odprysnąć, bo to z takim impetem uderza, że ja dziękuję. Ej, ale patrz, tam to się w ogóle nie przykleiło. Mamy kółko. Nie! Jeszcze robi miejsce na szynę. Takim czymś?
Ja byłem pewien, że to jest odlewane, widzowie. Ja byłem pewien, że to jest odlewane, ale teraz się zastanawiam, to faktycznie głupio myślałem. Przecież to musi wytrzymać niesamowite obciążenie. I musi jechać. Metal po metalu musi jechać. Powiem wam tak, najwięcej poświęciliśmy czasu na koło od pociągu, ale wygląda spoko loko. Łuki jak się zapatrzył, nie chce przełączyć. Łuki siedzi tak. To się pali. Justyna, przecież to rozgrzany metal do czerwoności, to jest 500 stopni, jak nie lepiej. Mamy to i gotowe. Poproszę to sobie. Ja jestem w szoku, że tak ciężko jest zrobić koło do pociągu. O, dobra, proszę. O co chodzi? Gumowe rękawiczki? A to tak oblewa się gumą. Aha, myślałem, że się zanurza. Fajnie. Bo co, bo musi być równomiernie, tak? Tak, 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 tak. A to są te takie grube gumowe, a ja mam w garażu. Znowu te donaty! Ale to musi pachnieć drożdżami, jak jest tyle ciasta koło, co nie? Pachnieć? Jak babcia albo mama robi pączki w domu albo chrusty, wchodzisz i w kuchni tak jak to, czuć tymi drożdżami, no nie czuć tak? Takim no, ciastem? Czuć, ale to bardziej śmierdzi niż pachnie moim zdaniem. Pączki, pączki, pączki! Mężczyźni nie rozróżniają zapachów. Nieraz coś śmierdzi, a dla nich pachnie. Proste, tak? Skarpety po robocie. O, to, to. A tutaj mamy różowe pączki. No. A ja to widziałem, Barbie Donuts. Jak pani w tym, w Auchan robiła właśnie. Jezu, jakie ładne. Na tej strunówce. No widziałem, widziałem z daleka. W Auchan takie rzeczy robią? No przecież jest tam cukiernia. Myślałam, że oni, ktoś im dostarcza to po prostu. Nie, sami robią. I zobacz, pyk, pyk, pyk. Jest jakiś świeżutki pączek, taki mięciutki, który się rozpływa w ustach. Jedziemy dzisiaj na pączki, bez największy gadania. Największy zawód to jest wtedy, kiedy kupujesz pączka, bo masz ochotę na niego, czy tam donata, a się okazuje, że on jest wczorajszy i jest taki suchy, nie? To jest największy zawód. Co tutaj się dzieje? Aha! Miseczka odbija... A, tak się odbija! Ja myślałam, że to jest ręcznie malowane. Ja też, a to się odbija taką gumką. Ha! Snickers. Prażone orzeszki na początku, mieszane z karmelem. O oh Jesus. No. Ja rzadko jem Snickersa, ale w sumie jest dobry, nie? Najlepszy, to był mój ulubiony baton przez całe życie. Teraz już nie jem batonów, ale zawsze po Snickersa chętnie sięgnę. O, tak. Nie mam w ogóle z nim dramy, nie? Jak sobie... Na niego mogę zawsze liczyć, jest spoko. Zobacz, taka prasa to zgniata? No. I to się odbija na czym teraz, bo nie... A, dobra, dobra, dobra. I to jest podstawa, czyli karmel z orzechami jest podstawą? No, oczywiście. Aj, on już jest nałożony na tą piankę. Kiedyś jadłem Snickersa w ogóle z pianką marshmallow, jeszcze taką edycję. Snickers też mocny. Jest fajny, bo ma też taką grubą czekoladę, dużo ma czekolady na górze, tak, nie? Tak, tak, tak. Boki najlepsze. I najlepszy jest Snickers z zamrażarki, taki twardy. Jezu, ja... Właśnie to jest moja dziwna jakaś taka... strona, no, że ja wild side uwielbiam czekoladę, batoniki, wafelki z lodówki. Smakują mi 100 razy bardziej jak są zimne z lodówki i czekolada, nawet taka zwykła w Polsce, no, niż jak po prostu jest w temperaturze pokojowej. I chwała ci za to! I zawsze wszystkie słodycze wkładam do lodówki. Ty też? Nie, ja do tego. Do mikrofalówki. Nie wkładam, no przecież widziałaś, żebym wkładał coś do lodówki. Ale faktycznie masz rację, jest dobre. O! Jak się robi kosze z listew? Co? Z amerykańskich drzew gumowych. Co ty, nie wiesz? Obieramy. Obiera skory, tak. Fajne. Wpada na rolkę, już obrana skory. Następnie bierze gościu. Łapie. Przestawia na taką dużą jakby tokarkę. Tak toczy się. Nabiera rolowanego kształtu. Nie, on tu już obciera to. Obdziera drewno tak, że wyszedł papier. Ej, nie z każdego drzewa tak zrobisz. Z tego najwidoczniej zrobisz. No właśnie. Nie. To musi bardzo ładnie pachnieć drzewem. No, już czuję ten zapach. Listeweczki. A, i takie wiadro powstaje? No i fajnie się dowiedzieliśmy. Neon? Neon. Neon? Tak, tylko że szklany neon. To ten co tutaj stoi u ciebie na... Nie, ten jest też plastikowy. Nie, ten jest szklany. Szklany? Szklany ten jest, tak. Literka F-ka jest szklana. Ale u góry jest z plastyczku, no. I co, chłop normalnie tak nagrzewa, dmucha. Ej, tu jest kupa roboty, no, przy czymś takim. To wyobraź sobie, jak przy twoim było. A wyobraź sobie, jak nagle w którymś momencie pod koniec roboty ci pęka i smutek. No. O, i co, chłop tak dmucha po to, żeby go od środka odgiąć, żeby był okrągły dalej? Nie wiem. Ciekawa robota. Widzowie, moje ulubione, jak jest zrobiony brzeszczot tartakowy. Brzeszczot. Ja zawsze gadałam. Brzeszczot? Tak. Dwa to jest brzeszczota. No, tak czasami jest.
Dobra, pokażcie, jak robi się tego wrzeszczota. Wycinają go, wodą go wycinają, tak? To jest ciekawe, że woda może tak wyciąć, nie? Porąbany. Rzucają do kamyczków. A, ja wiem, co te kamyczki zrobią. Sprawią, że nie będzie rdzy. Co? Będzie takie wypolerowane, zobacz. Co to są za kamyczki? Zwykłe, ale obdzierają o metal cały czas. Cały czas metal obdzierają, aż go zetrą. Albo kłamie. Myślałem, że się znam. Ale tak powinno być. Ja widziałem, tak się tak robią. No i tak powstał wrzeszczot. Nie znam się. Wow. Dobra. Chitoski, śmierdziuchy, najlepsze. Zgadzam się. Okej. Okay. Te maczugowe to są. Są chitosy maczugi. W 300 stopniach są smażone. Aha. 12 milionów funtów dojrzewającego sera cheddar rocznie i ten ser miesza się z olejem i innymi przyprawami. Kłamstwo! Nakłada na chitos. Ser nadaje chitosom ich charakterystyczny jasno-pomarańczowy kolor, może super tandetny chitos, a następnie zaczynamy pakować po drodze. Zapadnie. Dobra. Super tłumaczenie. Słuchajcie, kłamstwo. U nas w Polsce kiedyś były chitosy dobre. Teraz już są tragiczne. Nie uważasz, że są mało serowe? Kiedyś to były takie, że miałeś łapy ubrudzone i chciało się palce oblizać, a teraz jesz jeszcze czystsze niż były. U nas dają, nie wiem, z pół tony. Sera rocznie? Tak. Pół kilo. Dobra widzowie, narobiliśmy sobie smaka, więc jedziemy teraz na chitosa, donata i... Czekoladę. My też wam życzymy smacznego, jak udajecie się gdzieś na jedzonki albo jecie teraz obiad. Smacznego, koleżanko, kolego, a my widzimy się już we wtorek. Smacznego, koleżanko, kolego. No. Z 13 posterunku to było. Koleżanko i kolego, smacznego, smacznego, smacznego.